Dzień dobry, Krzysiu Net. Dziś będę mówił o broadcastingu i sniffingu. Broadcasting jest to pewna cecha, funkcja sieci, a sniffing jest to rodzaj ataku właśnie najczęściej przy broadcastingu się z nim spotykałem. I to właśnie ten atak też jest powodem, dlaczego powinniśmy wybierać, jeśli jest taka możliwość, połączenie szyfrowane, zaloguj się bezpiecznie, czy po prostu, żeby na początku adresu było HTTPS, S jak secure. Więc broadcasting, to można sobie wyobrazić, porównać to do rozmowy. W tym przypadku komputery przedstawię jako ludzi. No i przychodzi osoba i odzywa się do konkretnej osoby w grupie. Cześć Krzysiek. No i coś tam mówi. Reszta słyszy tą rozmowę, ale po prostu na nią nie reaguje. Tylko gadamy z jedną osobą. Tak samo jest w sieciach, szczególnie lokalnych, czyli jak na przykład mamy sieć w domu, jakąś sieć osiedlową, to te wszystkie, całą komunikację z naszym komputerem, czyli nasze hasła, co przeglądamy, co komu piszemy, otrzymują wszyscy. Tylko po prostu nasz komputer na to zwraca uwagę i jak my wybieramy stronę, to tylko nasz ją wyświetla. No i to właściwie tyle o broadcastingu. To dość prosto jest to przedstawić. I również prosto jest przedstawić sniffing. Sniffing byłoby w momencie, jeśli przy tej rozmowie jeszcze raz stoi grupa osób, mówimy tylko do jednej osoby i reszta nie interesuje się tą rozmową. Ale gdyby jedna osoba się zainteresowała, to zapewne by mogła usłyszeć, a nawet na pewno by usłyszała, co mówimy do innych, co mówimy do drugiej osoby. I właśnie w ten sposób osoba, która snifuje, czyli węszy po polsku, uprawia ten sniffing, słyszy, co jakie hasła właśnie piszemy, całą naszą komunikację może przechwycić. Jeśli jest szyfrowana, też ją może przechwycić, ale dostanie tylko szyfr. Dostanie zakodowany tekst. Tak samo, jeśli rozmawialibyśmy z kimś w jakimś szyfrze, to i tak by nas, nawet jakby nas usłyszał, nas nie zrozumie. Dlatego właśnie między innymi z powodu tego broadcastingu w sieciach i tego sniffingu, który jest bardzo popularny, tak naprawdę szczególnie w sieciach osiedlowych możemy mieć nawet pewność, że jeden z użytkowników przechwytuje wszystko, co robimy. Dlatego tam, gdzie to jest tylko możliwe, powinniśmy stosować bezpieczne połączenia, HTTPS, bezpieczne połączenie, bezpieczne logowanie, różnie to nazywają. Dziękuję bardzo. W następnym odcinku nie będzie o internecie, będzie o kontenerach w pojęciu filmowym, czyli AV, MPEG, jak to się ma też do kodeków, czym są kodeki, czyli będzie bardziej tak użytkowo niż internetowo za pierwszy raz. To dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.